wspomnienie o Józefie Biedroniu, wybitnym Ślązaku i Polaku, współtwórcy ruchu narodowego i oświatowego na Śląsku Cieszyńskim, 80. rocznicę jego śmierci. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił nasz najmłodszy radny, pan Janusz Kuzek, który trudno mu bardzo szybko podjęli wszyscy radni Okręgu Wyborczego nr 1 z ziemi cieszyńskiej. Ja pewnie przyklasnąłem tej inicjatywie. Bogactwo naszej ziemi to bogactwo różnorodności. Szanowni Państwo, pragnę przywitać honorowych i specjalnych gości zaproszonych właśnie w pierwszym rzędzie, pozwólcie, że w imieniu sejmiku Zarządu Województwa przywitam rodzinę pana Józefa Biedronia, osobie pana Andrzeja Dawdy i księdza Bogusława Kokota. Bardzo nam miło, że Państwo jesteście z nami. Witam doktora Józefa Szymeczka, prezesa Zarządu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Miło mi bardzo witać pana prezesa. Witam najserdeczniej czcigodnego księdza biskupa Pawła Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej kościoła Kanadyjsko-Augsburskiego. Witam księdza biskupa Tadeusza Szulmana, zwierzchnika diecezji katowickiej kościoła Kanadyjsko-Augsburskiego. Witam księdza biskupa Jana Wacławka, biskupa śląskiego kościoła Kanadyjsko-Augsburskiego, augsburskiego wyznania w Republice Czeskiej. Witam szanowną panią Annę Ciszowską, Olszewską, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. Witam pana Józefa Króla, prezesa Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Miło mi bardzo. Witam pana Stefana Gajdę, prezesa Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Przywitać magnificencję rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, pana profesora Ryszarda Babcika. Pozwólcie państwo, że witam naszych znakomitych gości, którzy zajęli miejsca na Marfanie Tadunki. Witam gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie wraz z dyrektorem panem Andrzejem Wizonem. Witam pana Romana Kaderka, dyrektora Szkoły Podstawowej z polskim językiem nauczania w Chawierzowie w Błędowicach. Miło mi bardzo. Witam reprezentantów Średnic Polskiego Cieszyna. Witam szanowną panią Władysławę Mangielę z Klubu Kobiet Kreatywnych w Cieszynie. Szanowni Państwo, ten punkt wspomnienia o panu Józefie Biedroniu ma szczególny charakter okolicznościowy. Zaprosiliśmy do udziału w sesji burmę z Gigantas z Goleszowa pod dyrekcją pani Anny Staniczek, którą serdecznie witam. Miło mi bardzo. Który proszę o zaprezentowanie pieśni Ojcowski Dom. Ojcowski Dom to inspirowanie, tak Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz pięknie. Chociażbyś przeszedł.
Udzielam panu doktorowi głosu. Szanowni państwo, szanowni panie prezydencie, senatorowie, posłowie, jako prezesowi Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Jest mi miło, bardzo miło być na tym miejscu i mam nadzieję, że ja przy moim następcy reprezentanci Polaków z Zawodzia nie są tutaj ostatni raz. Szanowni państwo, Józef Biedronik urodził się w 1879 roku w rodzinie chłopskiej w Tatyniach na Zaorzu, czyli tej części Śląska Cieszyńskiego, która obecnie dzisiaj leży w Republice Czeskiej. Po śmierci rodziców przerwał naukę w gimnazjum i podjął pracę w kopalni. Wykonywał najcięższe prace i zbierał pieniądze na dalszą swoją edukację. Eksternistycznie zaliczył dwie klasy i po maturze zdanej z wyróżnieniem w Cieszyńskim Gimnazjum studiował Akademię Górniczą Leoben. Wrócił na kopalnię do Dąbrowy, tej u nas na Zaorzu, już jako inżynier. Ożenił się z wdową Zofią Kirchor, z tą Krakską. Po powrocie do rodzinnych stron od razu rozpoczął działalność społeczną na niwie narodowej. Przyczynił się do powstania polskich szkół, nie tylko podstawowych, ale dzięki jego inicjatywie rozpoczęło działalność pierwsze gimnazjum polskie na Zaorzu Chorwowy i również stał u podstaw, u początków szkoły dla szpiegarów w Dąbrowie. Działał prawie we wszystkich polskich organizacjach. Tu właśnie można na prezentacji multimedialnej wiedzieć, w czym wszystkim uczestniczył. Pisał do polskich gazet, a w czasie I wojny światowej znalazł się na jej końcu wśród założycieli Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. W okresie wojny polsko-czeskiej w 1919 roku został więziony za swoją działalność, został pobity, otarł się o śmierć, na frontach I wojny światowej stracił jednego ze swych synów. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku opuścił na zawsze Zaorze i jeszcze walczył, on nie próbował, jeździł do Paderewskiego na konferencję do Paryża, był w Londynie, ale było już za późno. Jego rodzinna ziemia znalazła się za granicami Polski. Zamieszkał wtedy z rodziną w Warszawie, wziął udział w bitwie warszawskiej i kiedy już nie mógł zrobić dla swojej małej ojczyzny nic więcej, wziął udział w trzecim powstaniu śląskim i jako bliski współpracownik Korfantego kierował produkcją i handlem na Śląsku. Dzięki jego talentom organizacyjnym w tych trudnych czasach wydobycie węgla trwało, ludzie mieli pracę, a powstańcze władze pieniądze z eksportu. Produkcja została utrzymana. Przez Józefa Piłsudskiego został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu do Spraw Śląskich, a w 1923 roku otrzymał tekę ministra przemysłu i handlu. Najważniejszym jego sukcesem na tym stanowisku było podpisanie umowy kredytowej, dzięki której mogła ruszyć budowa portu w Gdyni. Decyzja Sejmu o budowie portu pozostawała bardzo długo do tej pory na papierze, ale dopiero inicjatywa Kiedronina uruchomiła te przedsięwzięcie i rozpoczęto budowę. Jako minister był przeciwnikiem ujemnego bilansu handlowego, a najważniejsze według niego były oszczędności. W 1925 roku podał się do dymisji, chciał wrócić do swego zawodu. Przeniósł się do Siemianowic Śląsk i został tu dyrektorem koncernu Królewska Huta Żywiołowa. Był również do śmierci przewodniczącym Syndykatu Polskich Hut Żelaznych. Zamieszkał w pałacu.
placu Donnersmarka w Siemianowicach i tu, jak kiedyś na Zaorzu, rozpoczął walkę o spolszczanie kadry w tym koncernie. Wspierał finansowo wszystkie polskie organizacje, a przede wszystkim Śląsk, zawdzięczał mu połączenie kolejowe z Wybrzeżem. Zainicjował budowę magistrali kolejowej, a później dołączył do jej przyspieszenia. Chodziło mu nie tylko o eksport polskiego węgla, ale również o połączenie dwóch odległych krańców II Rzeczypospolitej. Nie doszło się otwarcia magistrali, zmarł przedwcześnie, prawdopodobnie na raka w 1932 roku. Jego uroczysty pogrzeb odbył się w Cieszynie. Józef Biedroń, pierwszy minister ze Śląska Cieszyńskiego w rządzie polskim, wielki działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim i na Zaorzu, i również w Śląsku Górnym, uczestnik Bitwy Warszawskiej i III Powstania Śląskiego, może być uznany za jedną z najwybitniejszych postaci, jakie wydał w swej historii Śląsk. A jego absolutne oddanie pracy może być dla nas wzorem i w XXI wieku. Dziękuję za możliwość i za uwagę. Drogi Józefowi Szymeczkowi za przybliżenie postaci pana ministra Józefa Kiedroka. Jak słyszeliśmy, to osoba, która pochodzi z Śląska Cieszyńskiego, ale taką znakomitą planą swej działalności przez życie łączy kilka części naszego województwa w swojej wielkim bogactwie i różnorodności. Uprzejmie zapraszam do zabrania głosu panią wicedyrektora Akademii Techniczno-Humanistycznej Wielkiej Białej, pana profesora Ryszarda. Dziękuję serdecznie. Wielce szanowny panie marszałku, szanowny panie przewodniczący, czcigodni księża biskupi, wielce szanowni posłowie, wielce szanowni również radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu za zaproszenie mnie na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego poświęconej tej części wspomnieniu postaci Józefa Biedrona, wielkiego Polaka, jak słyszeliśmy, i Ślązaka. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej to jedyna uczelnia publiczna w południowej części województwa śląskiego, obejmująca swym zasięgiem także ziemię cieszyńską. Z naszej bowiem ziemi wywodzi się Józef Biedroń, który rozwojowi i zachowaniu tożsamości Śląska Cieszyńskiego poświęcił wiele lat swojego życia. 80. rocznica śmierci wielkiego syna ziemi cieszyńskiej to dobra okazja, by zastanowić się nie tylko nad przeszłością, nierzadko bolesną dla mieszkańców tego skrawka ziemi, ale także nadal nad codziennym trudem poznawania, kim są i co stanowiło ich tożsamości narodowej, regionalnej oraz religijnej. Pamiętając o historii, warto korzystać z dobrych doświadczeń poprzedników. Niewątpliwie życie i działalność Józefa Kiedronia może stanowić ważny element naszej refleksji nad przeszłością powierzonego państwu regionu. Józef Kiedroń bowiem umiejętnie łączył w sobie pasję zgłębiania tradycji przodków, także walki o zachowanie jej czystej postaci, z działalnością na rzecz rozwoju Śląska i poprawy losu spółziomnych. Obok zaangażowania grup narodowych wspierał swoją energią również działania oświatowe, służące podniesieniu wiedzy mieszkańców ziemi cieszyńskiej. Co równie istotne, działania na rzecz społeczności opiera osobistym przykładem człowieka, który kształci się, aby podjąć pracę w przemyśle stanowiącym o sile regionu. Stąd właśnie moja obecność i moje kilka zdań na temat człowieka, który mógłby być rozpatrywany również w naszych analizach przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w uniwersytet. Jak państwo już z prasy z mediów czytaliście, taką drogę obraliśmy w naszej Akademii i mogę powiedzieć, że jesteśmy może w połowie drogi na temat utworzenia pierwszego na ziemi podbeskidzkiej uniwersytetu.
Bardzo się cieszymy również, że w tym zakresie i na drodze tego utworzenia uniwersytetu mamy wsparcie przede wszystkim marszałka Józefa Śląskiego. Dziękuję serdecznie mu za taką, powiedzmy, deklarację i za wsparcie całego sejmiku województwa śląskiego. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i liczę na dalszą, że tak powiem, życzliwość, aby ten uniwersytet jedyny na ziemi podbeskidzkiej został utworzony. Życzę miłych i owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do uczestnictwa. Myślę, że te oklaski po Pańskim wystąpieniu tylko potwierdzają wolę także sejmiku wspierania Pańskich dążeń do powołania Uniwersytetu na Polsce. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Wysoki Sejmiku, Panie Marszałku, uprzejmie zapraszam do zabrania głosu inicjatora dzisiejszej uroczystości, radnego Janusza Buzka. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, czcigodni goście, Wysoki Sejmiku. Józef Jedroń imponuje mi z wielu powodów. Wskażę na dwa powody, czyli na Józefa Jedronia postawę ciężkości i na Józefa Jedronia poczucie odpowiedzialności. Wyjaśnię, o co mi chodzi, przytaczając fragment wypowiedzi Józefa Jedronia. Cytuję jeden akapit przemówienia Józefa Jedronia z okazji Święta Konstytucji w 1930 roku. I tak, jeżeli sobie przypomnimy te ofiary, te niezliczone dowody największego poświęcenia, jakie nasi ojcowie, nasze matki dla zdobycia Polski niepodległej ponosili, zrozumieć wprost trudno tę dziwną nieraz obojętność, z jaką obecne pokolenie odnosi się do zmartwychwstałej ojczyzny. Gdy cudem opatrzność wróciła nam Polskę, wołamy, że nie taką, jakiej oczekiwaliśmy, jakąśmy sobie poprzednio wyobrażali i stąd ta obojętność dla niej. A przecież ta ojczyzna od nas tylko i wyłącznie zależy. Taką jest, jakimi są jej dzieci, jaką ją sami czynimy. To tyle, jeśli chodzi o Józefa Jedronia, postawę wdzięczności oraz poczucie odpowiedzialności. Dziękuję Państwu. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić do zabrania głosu współinicjatorkę dzisiejszych uroczystości, szanowną Panią Władysławę Magierę. W ramach pięknej wspólnej. Udzielam Pani głosu, bardzo proszę. Ogromny zaszczyt, że nasz wybitny rodak został w tym miejscu w taki sposób wybrany.
za podziękowania skierowane do nas. Uprzejmie proszę o jeszcze jedną pieśń w wykonaniu chóru Andrus z Goryszowa pod dyrekcją pani Anny Stanieczy. To pieśń za rękę pieśnię Pani. Serdecznie proszę.